Hej, cześć, witajcie, z tej strony Glatki, zapraszam was na kolejny z gry Modern Blade Warband i zaczynamy tutaj nasz turniej. Po ostatnich dosyć kiepskich tutaj zmaganiach, no oczywiście nie trafiłem, naszych zmaganiach powiedzmy na naszym niestety polu bitwy, no nie wyszło nam na zbyt dobre. Oczywiście chodzi mi tutaj o naszą zabawę z, jak to się nazywa, z atakowaniem zamków. No i musimy odzyskać troszkę pieniędzy, pięknie, jeden ogłuszony. Połowa będzie wyeliminowana po tym. Nic mi nie zrobicie na taki dystans, niestety. Czemu to niby już nie... Aha, dobra. Pięknie, dostał w plecy. Jadę pomóc mojemu. Tutaj jest żółty. Pięknie, lanca z przysiadu. To zawsze są bonusowe obrażenia. Nie wiem, który z nich ma mniej życia, szczerze. Ale polecimy w tego. Mam nadzieję, że mój teraz przyleci. No, liczę na ciebie. No, oczywiście, że nie. I ja zakończę sprawę. Premia prędkości. Troszkę obrażeń weszło. Zostało 32. W ogóle kto został? Kradus. I spróbujmy jakoś tu się władować w nich od boku. Pięknie. Lanca 44. Już raczej mi się nie uda. No, za późno. Dostał żółty, więc teraz przydałoby się, żeby dostał niebieski. My sobie zawrócimy. Oczywiście lanca jest na tyle fajna, że możemy właśnie to z przysiadu użyć i zadać mu mnóstwo obrażeń, jeśli oczywiście gra postanowi pokazać nam, że trafiliśmy. 15 obrażeń. Broń. No, kogoś tam ogłuszyłem. Niebieskiego? Co, aż tyle dostał obrażeń? 3 obrażenia. Nic mi nie zrobisz, dobrze o tym wiesz. 19. Pięknie, zablokujmy ich. Nic. Też nic. Okej, okay, na niebieskiego. Aby pomóc naszemu. Jakim cudem ja nie dostałem... Ja nie zadałem lancą z przysiadu, tylko oni mi. Wybaczcie, koledzy. Muszę się przesunąć do tyłu. Nie potrafię w taki sposób walczyć. Muszę sobie zawrócić i zawsze sobie troszkę... Pięknie. Nie wiem, czy to ten, który na początku... O, dostał obrażenia, ale nasz wykończył. Całe szczęście. Postawimy na siebie. Kradus dalej bierze udział. Pięknie, 32 obrażenia. I tyle. Zielony nie za bardzo się postarał. Dostał podobną ilość obrażeń. I teraz się obydwoje na mnie rzucą. Pięknie się daliście zrobić. Postanowił jednak zablokować. I tyle. 55 obrażeń. No całkiem. Co prawda to ta liczba doświadczenia nie jest zbyt duża. Ale zawsze coś tam można porobić, okej. I tyle. 99. Bardzo ładnie chyba w głowę dostała. Bo to ona była, siostra miecza, jeśli ktoś by nie ogarnął. Dobra. 29. To nie za dużo. I 49. Broń drzewcowa. I kto został? Kratus. Już od dawna z Kratusem sobie nie walczyliśmy. I tyle. 313 obrażeń. Automatycznie 2 punkcisze. Mnóstwo dostałem tego. I jeszcze sobie myślę, pójdziemy do tawerny zobaczyć, czy są jacyś ludzie. Dobrze, są kawalerzyści. O, ale za was zapłacę. Ale wy jesteście już nieźli. Zbieranie podatków. Kontynuujemy. Zbieramy. Myślę też, że nie powinienem sobie jakiegoś większego miasta przejąć, ale tamto sobie przejmę na po prostu takie moje widzimisię. Że szlachta reprezentująca spotka się na uczcie w jego wspaniałym dworze w miejscowości Prawen. Zapraszam cię, byś powiedział, okej. Jestem akurat w Prawen, więc
bardzo fajnie, może to wszyscy przyjdą. Jeden tego denar, 8 doświadczenia, zignoruj ich i kontynuuj. Oczywiście pewnie wyjdą do walki, bo tak jest zazwyczaj. Jakoś teraz przyjdą pewnie. No, kiedy przyjdziecie walczyć? Dalej nic? Dla mnie jak najlepiej, żeby jak najwięcej pieniędzy zeszło, bo wtedy ja dostanę jak największy procent z tego oczywiście. Dzienny trening zakończony, 8 punktów doświadczenia. Aż tak dużo. Uxhall. Uxhall przejęli? Ho! Ładnie się bawią, to Swadie zostało tylko Suno. Muszę się pośpieszyć, żeby zdążyć przejąć. 27, 114, no troszkę tych pieniędzy tutaj jest, ale 10 tysięcy to na bank się nie uzbiera. Te stosunki uległy polepszeniu, nie wiem czemu. Królestwo Norris dawała miejscowość zamek Karingot. Przecież dopiero co... Aha, no tam jest zamek, ale nie wiem czemu tak dziwnie. Ile tych pieniędzy tutaj? No prawie rozumiem, że jest wielkie, o wiele większe niż jakaś tam wieś, ale... No troszkę to... Nie za fajne. 7600. Do zamku, czy w zamku jest już król? W zamku nie ma króla. Mogę odejść. Mogę właściwie... Nie wiem, no bo tu nikogo nie ma w tej chwili. A, nie mam konia, muszę sobie kupić konia. Koń mi nie, ja chcę jakiegoś lepszego konia. Odejdź w Suno, nie kupię nic na bank. Mogę zobaczyć co prawda ile jest ludzi przy Suno. Ho, 400. To nie jest ani trochę dobry pomysł. Potrzebuję ludzi. Potrzebuję mnóstwo tutaj moich ludzi, których sobie straciłem. Weźmiemy sobie jakichś ochotników, żeby przyjmowali strzały. A musimy się przylecieć tak do Tichr. Musimy się przelecieć Bulba. Oczywiście, że tak. Czemu ty dalej tu stoisz, jak kazałem ci iść do Tichr? Dobra, lecimy sobie tutaj górami i lasami. Deserterów sobie żadnych nie jestem w stanie pokonać w tej chwili, niestety. Musimy pójść do tawerny i sobie najmować ludzi. Fechmistrz. Dwóch ludzi za 400. Bunduk. Masz 200, dołącz do mnie. Odejdziemy. A, i straciłem też moich wszystkich... O Boże, więźniów. Kwyn Sargot. Lecimy jeszcze do Sargot i pójdziemy jeszcze do jednego miejsca, żeby zabrać jeszcze troszkę ludzi. Fechmistrz. Ilu was tutaj jest? 3. Dobra, niech będzie. I tu jest podróżnik. Podróżnik to niewiele. Mamy 21, mamy najemnych fechmistrzów, to najemne ostrza. Najemny kawalerzysta. O, to jest całkiem okej. Okay. Mamy 3 bojówkarzy, to też nie jest wiele. Fenada. Aha, tutaj mi nie dadzą ludzi na bank. To lecimy do kolejnego. Ile mam pieniędzy jeszcze? Mam 10 tysięcy, z czego część nie jest nawet moja. Jeszcze jest werczek, w którym też już dawno nie byłem, więc przelecimy się szybko. Weźmiemy sobie tutaj oczywiście wszystko, co tylko można. Alburg, nie wiem, czy Alburg normalnie nie należy do... nas. Nie wiem, czy go nie przyjęli, ale nie będę tutaj rozmyślał nad tym. 700 zapłaciliśmy. Nie ma nikogo. Werczek. I może tu będzie ktoś do najęcia. Tawerna. Pośrednik okupów. Alien. Okej. Okay. Dobra, masz 300. Wędrowny bard. Najemny kawalerzysta. 3 za 1500. No, widzicie, ile oni kosztują. I tu jest też podróżnik. Rynek, handlarz bronią. Dwuręczna chyba się przerzuca jednak na ten... na ten, jak to się nazywa? Na te jedno, powiedzmy... Jedno łamane na dwuręczne. O, w ten sposób to opowiem. Mógłbym też co prawda jakiś lepszy łuk sobie kupić, ale to może z czasem. Na zbroję też mnie żadną nie stać, taką naprawdę fajną. 3000, a jeszcze muszę sporo pieniędzy oddać królowi Odasan. Lecimy tu. Ile mam tutaj tych ochotników całych? Bojówkarz jeden. Właściwie to zwolnijmy ich, zwolnimy sobie jego. Alien, lecisz w górę. Kawalerzystów, fechmistrz, bunduk, lecisz w górę. 9, no to nie jest dużo, to nie jest ani trochę dużo. Mamy 13 poziom, jeszcze minimalnie do kolejnego. To może się tu wróćmy, bo tu byli jacyś bandyci chyba. Lord Iria, Lord Lagarson, Jarl.
Jarl. Niewiele tutaj jest, muszę się tu dostać w to miejsce. I teraz tak, Kwyn na pewno. Postanowił przyznać zamek Haringocy, jakiś Jarl Surdun. Oczywiście oni mają jeszcze za mało zamków, bo mają swoje zamki. A widzę, że cały czas chcą więcej i więcej. Ja chcę tylko jeden zamek, a nie dadzą mi. Zarządzaj wioską. To jest moja wioska. Po co mi to? Po co mi oni? Nie chcę ich. Nie potrzebuję tej wioski. Ja nie chcę wiosek. A teraz tak, tu są jeszcze... trzy... Dobra, przejdziemy się. Zrobimy sobie takie małe kółeczko. Zbierzemy sobie tych ludzi. No, oczywiście nie ma w ogóle tutaj ochotników. 46... 49... Trzeba będzie pójść na coś w miarę mocnego. Czego nie będzie dużo, a coś, co damy radę rozwalić. W tą stronę 54. Stało niewiele. Możemy sobie pichurów zrobić. Myślę, że pichurzy będą podstawą naszej armii. Gisim. Jednego oczywiście mogę tylko nająć. I idziemy coś tutaj zaatakować. Może jakiegoś... Delinal... Rekrut bojówkarz. Nordycki łucznik. O Jezu, łuczników zaatakowałem. O, ja nie mam konia! Kawaleria! Rozkazy przemieszczenia, otrzymać tę pozycję. Może inaczej. Strzelcy, otrzymać tę pozycję. I piechota, utrzymać tę pozycję. Dobra, kawaleria. Rozkazy przemieszczenia. Do ataku. Piechota, rozkazy przemieszczenia. Atakować. Łucznicy na końcu, rozkazy przemieszczenia. Atakować, dobra. Ała. Ilu ich tu przyszło? O Jezu. Będę się tu przez nich po prostu przebijał i tyle. Myślałem, że mogę ich zrzucić tak jakby z koni. Gin. Trzeba doświadczenia nabić. No chodźcie tu. No chodźcie. O Boże, jaki tu się mordor dzieje w ogóle. To ile ja tu mam obrażeń, to jest bardzo dobre. Pięknie. Przebijamy się przez wszystkich. Ktoś tam jeszcze został? Tu jeden, który ucieka. I koniec chyba, tak? Nie, tam jeszcze jeden został. Widzicie go? Patrzcie. Już go nie ma. Fechtmistrz, fechtmistrz. Dobra. Ktoś tutaj został zabity, ktoś został raniony. 24 na 7, 21. 27 na 10. O. Lepiej. I Delinald. Dobra. O. Jeszcze o mnie usłyszysz. Poddaj się lub gini. Jeśli udałoby się go przejąć, byłoby wspaniale. Teraz tak. Jak tu będzie? Grupa 1, grupa 2. Aha. Piechota. Kawaleria utrzymać tę pozycję. Wszyscy się wracać. Teraz tak. Piechota. Rozkazu przemieszczenia. Utrzymać tą pozycję. Kawaleria. Za mną. Kawaleria, rozkaz przemieszczenia, utrzymać tą pozycję. Poczekamy sobie na nich chwilę. Aha, ja nie mam w ogóle łuczników, więc nie wiem, po co brałem jako łucznicy. Część nawet nie ma tarcz. Są... aha, bo to już są piechurzy. Idą czy nie idą? Tamtędy idą. Dobra, piechota. Rozkazy przemieszczenia za mną. Idą? Idą powoli.
Kawaleria do ataku. Piechota. Teraz trzeba będzie poczekać. Do ataku. Stąd. Pięknie. Zginął. No. Trochę się tutaj bajzel zrobił, ale okej. Zaraz to naprawimy. Liczę na to, że nie zginie mi zbyt dużo ludzi. Dobra, muszę tutaj wspierać moich. Gdzie są jacyś przeciwnicy? Tu jest mnóstwo przeciwników. Pięknie, przeciwników. Odwracaj się czasem, proszę bardzo. A ty gdzie uciekasz? Pięknie. I tyle. Chodź. Chodź. Au. Gin. Oni nie mają... A, tu jest jeszcze jeden jakiś gościu. Ale go dziabnie. A już byłem pewien, że go dziabnie. Gdzie jest reszta? O, tam jakiś ucieka w ogóle. No to ja już sobie poczekam. Spójrzcie, jak ładnie wygląda w tym hełmie. Jasne, że tekstury mogły być na o wiele wyższym poziomie. Ale myślę, że nie ma co tutaj zwracać uwagi. Piechota sobie tutaj powolutku pochodzi. Fajnie też, że nie lecą te wszystkie rzeczy, które są, powiedzmy, w zwłokach. Takich. Bo jakbym miał z każdego zbierać buty, zbroję, hełm, tarczę, miecz, to byłoby kiepsko. Okej. No oni go rozwalą, czy nie rozwalą? Co tam się dzieje? Nie wiem, czy jeszcze tam kogoś gonią, czy sobie Artimenera widzę. O, hrabia Delinal, Nerindar. No serio, on zwiewał, czy co? On tam stał? Że mieli problem go załatwić. Kto tam zginął? Dwóch nordyckich rekrutów. No to jest standard. Piechur, dobra. Jeden będzie do przodu. Jakieś tam rzeczy po 100, resztę nie biorę. On sobie tu nam zginął. My musimy się dostać do jakiegoś większego miasta, na przykład do Praven. Hrabia Despin. Dobra, nie wiem, ile miał co prawda ludzi. Czy macie już jakieś lepsze konie? Macie lepsze konie. 61, 6 tysięcy. Oh my god. Mogę ci sprzedać te śmieci, które mam przy sobie, ale dostanę za to tylko 200. I muszę się też dowiedzieć, gdzie jest król. Montewar. Zaraz go dopadnę. Pięknie. Jeszcze sporo u mnie usłyszysz. Dawaj, poddaj się lub gin. Nie mamy nic do jedzenia. Dobra, trzeba o tym pomyśleć. No, muszę tego konia kupić, bo po prostu nie dam rady. Nawet jakiegoś słabego. Muszę też oddać pieniądze królowi. Zebrałem tam ile? 7 tysięcy coś, to jak mu oddam. Tam było... Umowa jest zazwyczaj, nie wiem, na 10 czy 20. Ha, to się szczerze zastanawiam, jak to wyjdzie. Bo powinno mi zostać wtedy jakoś 1400. Może. Za 1400 nie kupię dobrego konia. O, nie zrobię tu wiele. Nie zrobię tu wiele. O, trafiłem kogoś. Widzę, gdzie strzelam, ale niestety oni się ruszają i to jest bardzo ciężkie do zrobienia. O, trafiłem sobie. O, i nawet go zabiłem. Prawie swojego trafiłem. I znowu trafiłem, dobra. No, już się trochę boję strzelać. Wiadomo, że taki piekur jest o wiele lepszy. On może rozwalić jednego czy dwóch rekrutów, ale jak... Rekruci się rzucą i zaczną go nawalać ze wszystkich stron, to się to kończy troszkę inaczej. O właśnie, w ten sposób mniej więcej. A tam jeszcze jeden biegnie. I to tyle. Jeszcze się nie cieszycie? Czemu? Jeszcze ktoś jest, tak? A, tam. No i ginie właśnie. Fajnie są ci najmni kawalerzyści, są naprawdę dobrzy. Naprawdę są dobrzy. Gdzie ty jeszcze jedziesz? O, jeszcze tam. Hrabia Montewar. Co, on na koniu był? Nie zwróciłem w ogóle uwagi. Co to jest, nadziak? Nadziak. Okej. Dobra, nordycki piekur. O, całe szczęście. Bitwa wygrana, jeden nordycki rekrut został zabity. Zdołał uciec. O! Czemu to było... Czemu ten miecz jest 1000 wart? Nie wiem.
wrócimy się tu trochę. Turegor. Czemu w Haringot jest tak dziwnie? Musimy polecieć dalej, straciliśmy troszkę ludzi. Nie chciałem tu wejść. A, nie ma jedzenia. Dobra, to lecimy do Reveran. I kupić trochę trzeba jedzenia. Jakiegoś taniego to worek przypraw, no tak. 73? Nie, na razie kapusta wam wystarczy, dopóki nie dojedziemy sobie do Jalen. W Jalen już będzie o wiele lepiej. W Jalen odwiedzimy sobie tawernę oczywiście. Kto tu jest? Podróżnik i nikogo więcej tu nie ma w tawernie? Nie, są jacyś. Fechmistrz, dobra. Fechmistrz, nie, wiesz co, nie mogę cię wziąć, bo muszę kupić sobie konia jakiegoś. Ale jakiegoś takiego zwykłego konia, jakiegoś takiego, który będzie miał trochę pancerza, taki nie najlepszy, ten. A, i oczywiście zapłacę ci tym, żeby nie było, żeby coś tam się odzyskało. W tym momencie jeszcze muszę kupić sobie jedzonko jakieś. Jakieś tutaj podstawowe bochenki, chleba, kapusta na pewno jest dobra. Worek z owocami. I ryby. Dobra. Starczy, starczy. Teraz tak, co ja chciałem kolejne zrobić? Chciałem ich poawansować, najemne ostrze. Rekrut na piechur, 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 piechur. A co ty tu robisz? Spadaj. Szkolony piechur. O, ja zdobyłem poziom, bardzo fajnie. Bo mogę zrobić w końcu przywództwo. Przywództwo potrzebuje charyzmy. Niestety nie dało mi to nic. Lądrowanie nie, 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 nie. Tak się zastanawiam, czy jazda wierzchowcem. Atletyka, szybkość biegania, ja za bardzo nie wykorzystuję. Myślę też, czy nie zrobić w końcu jakiejś żelaznej skóry, czy potężnego ciosu. Pole widzenia oddziału zwiększa się o 10%. Może być w sumie niezłe. Na przyszłość. Wrócić się też przydałoby niedługo do Tevarinu, żeby oczywiście móc zrobić to, co potrzebujemy, czyli sobie przejąć oczywiście ten zamek, gdzie nas wcześniej rozwalili. Ale do tego potrzebujemy trochę weteranów ewentualnie. O, tu jest rodowski szkolony włócznik, kusznik. Nie wiem, czy powinienem iść na kuszników, ale widzę, że ich ganiam i ganiam i w końcu ich dogonię. Okej, tu jest też hrabia Rafard. Może w tym odcinku to by było na tyle. Będziemy się widzieć w kolejnym, gdzie rozwalimy sobie ich. Mam nadzieję, że spróbujemy już przejąć cokolwiek. Jak będę miał około 100 ludzi, to myślę, że też będziemy sobie próbowali atakować Suno. Póki co, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, komentarz. Czekam na wasze opinie. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!